Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na zebraniu wiejskim Stołectwa Bistuszowa. Dzisiejsze zebranie odbywa się w drugim terminie, ze względu na brak wymaganego kworum. Pragnę powitać Pana Burmistrza Bernarda Karasiewicza. Dzień Państwu. Zastępcę Panią Annę Gieracką. Dobry Państwu. Radnego naszego Stołectwa Pana Grzegorza Wojtonowskiego. Członków Rady Sołeckiej oraz Was, drodzy mieszkańcy. Przedstawię teraz propozycję porządku dzisiejszego zebrania. Punkt pierwszy. Otwarcie zebrania i powitanie gości. Punkt drugi. Wybór przewodniczącego protokolanta. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Punkt czwarty. Sprawozdanie sołtysa z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok. Punkt piąty. Wystąpienie zaproszonych gości. Punkt szósty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt siódmy. Zakończenie zebrania. Kto z Państwa jest za takim porządkiem zebrania? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli wszyscy za. Punkt pierwszy jest za nami. Punkt drugi. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Czy są chętni do prowadzenia zebrania? Nie widzę. W takim razie ja poprowadzę. Z urzędu na protokolanta został mianowany pani Elżbieta Witek. Czy są jakieś... Kto jest za tym, aby tu pani teraz napisała protokół? Wszyscy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjęcie protokołu, punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Kto z Państwa jest za tym, aby protokół z poprzedniego zebrania przyjąć bez jego czytania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli wszyscy są za przyjęciem. Punkt czwarty. Sprawozdanie sołtysa z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok. Wysokość Funduszu Sołeckiego przypadającego na nasze sołectwo w 2017 roku wynosiła 25 516 zł. Za tę kwotę zostały wykonane następujące zadania. Za kwotę 12 016 zł zakupiono 132 tony 80,89 kruszywa o frakcji 4 na razy 31,5 na utwardzanie dróg gminnych. Zostało to budowane w następujące drogi. Droga numer 226, tak zwana na Lachowicza 32 tony. Droga no, na Kozłówek, ten drugi tanowy, nie wiem, panie burmistrzu, bo jeszcze nie ma tam numerów. Przepraszam, bo nie słuchałam. Droga na Kozłówek. Zaraz będzie ich słychać. Nie ma tam jeszcze pana numeru. Ale tam na Mikosa? Ten zjazd będzie najważniejszy. To za chwileczkę. Tam było 28 ton. Droga numer 154 na Kubicza 18 ton. Droga numer 385 na Kwistka 9,89 ton. Droga numer 346 na Słowika 9 ton. Droga numer 174 na Malinowską 9 ton. Droga numer 224 na Kajmowicza 9 ton. Droga numer 53 na Bigosa 9 ton. Droga numer 401 na Nalepkę 9 ton. Dodatkowo otrzymaliśmy 29 ton kruszywa zakupionego przez urząd gminy. Zostało to budowane w następujące drogi. Właśnie droga na Kozłówek, ten drugi. Tam było 11 ton wywiezione. W sumie to nam daje 39 ton. Droga numer 385 na Kwistka 9 ton, czyli tam w sumie nam daje ponad 18. I droga numer 53 na Bigosa 9 ton, czyli tam też będzie 18. Za kwotę 6000 zł udrożniono i pogłębiono 1395 metrów rowów wzdłuż następujących dróg. Droga numer 256 343 na Podwale 555 metrów. Droga numer 149 na Winderem 370 metrów. Droga numer 24 189 na Kozłówek 305 metrów. I droga numer 109 na Naprawcę 60 metrów. Za kwotę 5000 zł wykonano pracę ziemną w pobliżu parku gminnego tutaj znajdującego się przy naszej szkole. 1000 zł przeznaczono na nagrodę na wieniec stożynkowy i udział w paradzie konnej. 500 zł za 500 zł zakupiono paliwo i olej do kosiarki. Za kwotę 500 zł zakupiono również artykuły spożywcze na Dzień Rodziny i 500 zł przeznaczono na zakup nagród na gminny przegląd twórczości dziecięcej. Czy są jakieś pytania odnośnie tego sprawozdania? Czyli możemy go przyjąć, tak? Czyli kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli wszyscy są za przyjęciem. W takim razie przejdziemy do punktu piątego. Wystąpienie zaproszonych gości, czy burmistrz. Jeszcze raz witam serdecznie.
chcę podać te pewne rzeczy, które dotyczą całej gminy, nie wyłączając Bistuszowej. W związku z tym zacznę, aby ten piękne popołudnie nie trwało do wieczora sprawnie. Otóż ostatnio Rada Miejska wspólnie opracowała zmiany w statucie sołectwa. Na mocy tych zmian będzie można już zebranie w drugim terminie ogłaszać na przykład 5 minut albo 2 minuty później. Także to jest jedna ze zmian. A druga, jeżeli będzie, bo to jest w sprawach wyborczych sołtysa, to co nas czeka na drugi rok, jeżeli będzie jeden kandydat i liczba osób do rady będzie taka, jaka jest w statucie, to nie będzie się dokonywało wyborów, bo pamiętacie, że były takie sytuacje, że był jeden kandydat i tak jeszcze myśmy męczyli, żeby wybory były i to różnie wychodziło. Natomiast ten kandydat, jeżeli będzie zgłoszony i Rada Sołecka w ilości takiej, jaka przewiduje statut, czyli łącznie z sołtysem 3 osoby, to nie będzie wyborów. To nam ułatwi też jakby pracę i też wiadomo, że do wyborów może stanąć nieskończona liczba, czy nieskończona liczba komitetów, które mogą startować, wtedy wybory będą. Natomiast są sytuacje, że rzeczywiście nikt nie startuje i wtedy przy jednym kandydacie to rozstrzygnięcie następuje. Następną rzeczą, którą robimy ogólnie na gminie, jest studium i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Bardzo proszę, abyście o tym pamiętali, naprawdę pamiętali, bo to jest wytyczenie naszych działań na najbliższe 20-30 lat, a dotyczy to waszych działań. Tutaj, żebyście państwo pilnowali tego tematu. Od tych spraw jest pani Ela Witek, obecna tutaj. Nie będziecie mieć problemu, aby ją zapytać koło domu, gdziekolwiek, gdzie ją spotkacie, czy w urzędzie oczywiście codziennie. I te nasze takie wytyczne są takie, aby te budownictwo jednak skupiało się w miejscach dostępnych do infrastruktury, czyli przy drodze asfaltowej i przy istniejącej już kanalizacji, wodociągu czy też gazie. Dlatego ten kierunek będzie, pewnie nie wszystkie wnioski będą wysłuchane i załatwione pozytywnie, od razu mówię, bo jeżeli ktoś sobie wymyśli pod lasem, a nie ma nic, jak trzeba będzie budować drogę, to tam działki nie zostanie budowane. Następna sprawa to jest, spotkałem się ostatnio z kominiarzem, życzył wszystkiego dobrego, ale przestrzegał też, że te osoby, które mają budynki, a są one ubezpieczone i nie będą odpowiednio zadbane albo nie będą mieć zaświadczenia z kominiarskiego przeglądu, to w sytuacji kryzysowej, czyli pożaru, firmy ubezpieczeniowe wtedy nie płacą odszkodowania. Więc tu sprawdzajcie sobie, patrzcie na to, to jest istotne z tego względu, że na jesieni spaliło się dwa domy. Zresztą ktoś tam, kto mieszka z tej strony, to pod Buczyną pożar był tam mniej więcej widoczny chyba w niektórych domów z Bistuszowej. Następna rzecz, która dotyczy wszystkich, to jest konkurs na najpiękniejsze ogrody. Zachęcam do tego, abyście się zgłaszali. To pewnie będą przyjmowane te zgłoszenia i u sołtysa, i u nas w gminie, u pani Eli. Jest to taka tradycja, która kiedyś była bardzo kontynuowana, ale to też jest promocja naszego wyglądu, naszych posesji. Ludzie przyjeżdżają i wiecie, z różnych stron i patrzą, rzeczywiście mamy ładnie, ale też trzeba nagrodzić i promować tych, którzy, pokazać tych, co mają. Nawet czasem gdzieś tam ten ogród jest wiosenny, bo to będzie ten mniej więcej oceniane w maju, gdzieś tam daleko od szosy, ale warto gospodynie, żebyście się zgłosiły, bo prowadzicie to w dużej ilości w bardzo piękny sposób. Następna sprawa to jest 3 maja, zapraszam wszystkich, będzie przegląd orkiestr dętych, będzie
tak jak zwykle świętowanie strażackie na rynku w Ryglicach. Będziecie mogli skorzystać, spróbować ciepłej zupki, a potem fajne występy orkiestr dętych. Jak ktoś nie był, to zachęcam, rzeczywiście przyjeżdżają z całego powiatu, a nie tylko, bo nawet z Dąbrowskiego, orkiestry w ramach konkursu do Nowego Sącza, gdzie są wojewódzkie te konkursy, ale rzeczywiście no, poziom na przykład wygrywającej już od wielu lat u nas orkiestry z Żurowej jest tak wysoki, że bardzo miło spędzić można czas. Zapraszam wtedy serdecznie wszystkich. Czeka nas też dwie takie imprezy. Jedna to jest 3 maja przez Bistuszową, żebyście też sobie przypilnowali, bo będziecie mogli podejść pod drogę. Jest etap karpackiego wyścigu kurierów. To jest ogólno tutaj międzynarodowa impreza w zawodowych grup i one przejadą przez Bistuszową i potem chyba dwukrotnie będą. Także proszę też... Rowerami. Proszę? Rowerami. A czym mówiłem? Ja nie mówiłem niczym. Wyścig. Rzeczywiście. Kolarski. Kolarski. Na rowerach. Tak, tak. Dobrze. Przy trzecim zebraniu wydaje mi się, że już mówiłem i dlatego... Natomiast 6 maja jest wyścig dookoła gminy. Te takie wyścigi były dawniej. To jest dla amatorów wyścig kurierski. Też będzie cała taka impreza z tym związana, występy. Też serdecznie zapraszam, zwłaszcza, że jak będzie pogoda, to nie chodźcie do Tuchowa na wszystkie imprezy, ale przyjdźcie do Ryglic, bo wy tak mi pewnie chcecie ucieknąć w tamte strony. Mamy bliżej. Ale u nas w Ryglicach ładniej. Zapraszam. Spraw gospodarczych. To tu już mówiłem wcześniej, ale powtórzę. Mamy te zabiegi dotyczące wszystkich mieszkańców, między innymi szczepienia na jesień dla osób powyżej 70 roku życia przeciw grypie. Mamy też w celu zapobiegania bezdomności zwierząt, te sterylizacje kotek i pies i suczek. Też zachęcam, ktoś tam może dostać jakąś ulgę do tego u nas, jeżeli jest wyliczony, żeby się rzeczywiście te zwierzęta nam nie pamiętały po gminie. Sprawa dotyczy następna, to jest redukcja emisji dwutlenku węgla w gminie poprzez wymianę paliw stałych i paliw gazowych pieców. Ci, którzy z Państwa się zapisali, pewnie korzystają. Wiecie, że dostaliśmy na to 1 000 000 zł i jest to wdrażane. O to można zapytać naszą pracownicę, panią Beatę Makarską w pokoju numer 9. Robimy dla całości gminy budowę selektywnej zbiórki odpadów w Ryglicach i tutaj przy tej okazji chcę zwrócić uwagę, żebyście zwracali uwagę ludziom, którzy wywalają te śmieci jeszcze czasem gdzieś tam do lasu czy do fosy, ale i sami też w jakiś sposób tego nie robili. Wystarczy zadzwonić. Nie ma problemu, żeby stare meble, starą wersalkę nasi nie wzięli do tego przoku, ale także i można przywieźć tam na SKR. Myślę, że mamy już ten system z biurki odpadów tak opracowany, że nie ma potrzeby, żeby te śmiecie lądowały w innych miejscach poza tymi, które są wyznaczone. Państwo wiecie, że od paru lat opracowujemy dokumentację techniczną na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ci, którzy nie będą przyłączeni, bo są tak bardzo oddaleni od infrastruktury kanalizacyjnej, proszę też zainteresować się tym. Będzie można projekt wykupić i zrobić to
w jakiś taki sposób gospodarski, bo będziemy, już jesteśmy, ale pewnie te nastąpi intensyfikacja tych kontroli z tych ochron środowiska powiatowych, urzędów ochrony środowiska, czy inspektoratu ochrony środowiska na sprawdzanie, co robicie ze ściekami. I albo będą to szamba wybieralne, do których będziecie mieć kwity, że wam wywożą, albo będą to przydomowe oczyszczalnie ścieków. Proponuję się tym tematem bardzo zainteresować, żeby nie było później za późno. Ze spraw bieżących chyba najważniejsza sprawa, która łączy się z bardzo dużym wydatkiem, otóż wysiłkiem naszego samorządu, naszych urzędników, dograliśmy wreszcie sprawę hali gimnastycznej Bistuszowej, tu obok szkoły. To wymagało bardzo dużych zabiegów, bo na tym miejscu, które tu ma powstać, ta sala była studnia głębinowa, która była rejestrowana, którą trzeba zlikwidować, która wymaga uzgodnień z instytucją, która powstała, tak zwane Wody Polskie, a one dopiero powstały 1 stycznia i pod koniec stycznia jeszcze nie było pieczątek. Także wysiłki naszych pracowników, a zwłaszcza jednego, o którym żeśmy też mówili, były takie, że w jakiś sposób, korzystając z jego uroku osobistego, udało mu się to załatwić, co spowodowało, że szybciutko napisaliśmy wniosek do ministerstwa i spodziewamy się dotacji na tą salę. Koszt tej sali jest około 4 miliony złotych. My skorzystamy z tego tytułu, że jesteśmy gminą o niskich dochodach, że możemy dostać 75% dotacji, czyli na 4 miliony, 3 miliony dostalibyśmy od państwa. Myślę, że jest okazja taka, że musimy to wykorzystać i jeżeli dobrze pójdzie i w czerwcu dowiemy się, żeśmy dostali, to wydaje mi się, że wyrobimy się z zamówieniami publicznymi i w grudniu już zrobimy tu bałagan wokół szkoły dość mocny. To z tych spraw bieżących tyle. Myślę, że żeby zapobiec pytaniu na przykład o ustawę o łowiectwie, to muszę powiedzieć, że szkody wyrządzone przez zwierzęta będą zgłaszane do gminy. Komisja będzie poszerzona, nie tylko przedstawiciel koła łowieckiego, ale także urzędnik i rolnik będą szacować na miejscu te szkody wyrządzone przez zwierzęta i jak ten proces się zakończy, zostaje taka ugoda zawarta, no to te odszkodowanie wypłaci koło łowieckie. Jeżeli się któraś ze stron nie zgodzi, to ma prawo do zaskarżenia do nadleśniczego. W nadleśnictwie gromnik przydzielony jest pewnie żartuję. Niemniej jednak no coś się zmieni. Nie będę wnikał w szczegóły. Musimy to robić, ale może się to skończyć na likwidacją kół łowieckich, bo ten szacunek będzie taki, że ich nie będzie stać na polowanie. Z tym, że jest myk, bo mieszkańcy mogą wobec tego nowego prawa wyłączyć swoje grunty w ogóle spod łowiectwa, co też będzie powodowało, że nie będą dostawać żadnego odszkodowania. Kombinują wszyscy jak mogą, moim zdaniem osobistym. System ubezpieczenia był najlepszy, który obowiązywał jeszcze za czasów słusznie minionych, bo wtedy to wyglądało całkiem w inny sposób. Chyba tyle i jeżeli pan sołtys pozwoli, to w części dotyczącej drogownictwa zastąpi mnie pani burmistrz Gieracka, która jest z wami na gorącej linii i z wami dyskutuje. Czasem jak ma co kamienia, to da, a jak nie ma to... Ale muszę ją troszeczkę zagrzać do tego. Przeważnie nie ma kamienia, tak?
No ale ładnie mówi, że nie ma. Przeważnie. No, dziękuję bardzo. Przeważnie jest. Poprosimy. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze trochę takich tych spraw ogólnych, o których pan burmistrz nie mówił, a może was to nie dotyczy, tak już mówię bezpośrednio miejscowości, ale dotyczy drogi od Żyglicy i budowy tego chodnika, o którym tu chyba mówiliśmy wcześniej. Ja nie pamiętam, kiedy na którym zadaniu mówiliśmy, ale mówiliśmy chyba o tym, że projektujemy chodnik od Żyglicy sam koło tego odbudowywanego, znaczy nie młyn odbudowywany, tylko od młyna, który był aż do granicy z Łuniszową i ten projekt jest dosyć daleko zaawansowany. Jeżeli to pozwoli na budowę, będziemy mieć w miarę szybko, być może część tego chodnika zbudujemy jeszcze w tym roku, po to, żeby ten przejazd tą drogą był w miarę bezpieczny. Już później Łuniszowa ma prawie chodnik po dwóch stronach chyba i Biestuszowa. Jeszcze brakuje. Biestuszowie trochę brakuje, ale to już poczekajmy, zanim jak tą salę zrobimy, to potem będziemy robić ten chodnik. Natomiast co do... A jeszcze druga sprawa, bo część z was albo wszyscy też mają kogoś na cmentarzu pewne w Rybnicach, to drugi taki chodnik, właściwie pierwszy, który będziemy robić teraz, najwcześniej, to będzie część chodnika koło cmentarza łącznie z ogrodzeniem części cmentarza komunalnego, tego tak zwanego nowego cmentarza. Chodnik wzdłuż przedszkola i do tego środkowego wejścia na cmentarz wraz z ogrodzeniem przy tej części chodnika i przy tej części, która przylega do parkingu. Ten chodnik był już dosyć dawno zaprojektowany, ale niemożliwy do wykonania z tego względu, że podcinał tą skarpę, na której jest cmentarz i musi być zrobiony łącznie z ogrodzeniem cmentarza, ponieważ bezpośrednio przylega do tego ogrodzenia. Teraz po zaprojektowaniu będziemy to robić wraz. Jest to dosyć kosztowne przedsięwzięcie i podzielone na części. Pierwsza część tego chodnika, który jest tak jakby znaleźliśmy w kontynuacją budowy tego parkingu, który tam jest, będzie teraz. Mamy już otwarty przetarg, będziemy wyłaniać wykonawcę i roboty zaczynać jak najwcześniej, tak żeby spokojnie przed wszystkimi świętymi to zrobić. Myślę, że kolejny etap tego chodnika będziemy robić w przyszłym roku. Otrzymają nas tam też terminy i pozwolenia na budowę. To są takie chyba ogólne tematy. Natomiast co do już konkretnie do Biestuszowej, temat dróg. Na ten rok zgłosiliśmy drogę na Podlesie. Drogę od mostu, tutaj koło stawu, aż do wjazdu tam do pani Kowalskiej. Czyli praktycznie dwa lata droga na Podwale. Teraz wyremontowalibyśmy od nowa całą tą drogę po prawej stronie i południowa strona, już, jeżeli chodzi o te główne drogi, te główne ciągi komunikacyjne, południowa strona Biestuszowej miałaby nowe drogi. Ta droga zgłoszona jest już ponad 2 km, 2400 chyba, jest zgłoszona na ten rok do odbudowy. Czekamy na promesy, czekamy na pieniądze. Na razie nie wiemy jeszcze, jakie to będą środki, w jakiej wysokości, ile będziemy musieli dołożyć od nas z budżetu. Natomiast jest ona jedną spośród 5 dróg, które są w pierwszej kolejności, które są podstawowe do naprawy w tym roku. Od tej drogi mamy tą drogę taką tam do pana Nalepki. To jest też droga gminna, żwirowa, o którą tutaj państwo zabiegali. Przygotowujemy tą drogę dokumentację, zgłoszenie do starostwa. Jeżeli dostaniemy promesę i będziemy wiedzieć, jakie to są pieniądze już, będziemy wiedzieć, ile trzeba będzie do tego dołożyć z budżetu i będzie nas stać na to, żeby tą drogę zrobić, to ten kawałek, przynajmniej te kilka, tam nie wiem ile jest, już nie pamiętam, 40 metrów chyba, do tego stromego takiego podjazdu będziemy chcieli zrobić tak, żeby panu łatwiej tam było się po tej drodze poruszać. I następna droga to jest ta droga druga, tam do was, na Skrzydłową, która również jest zgłoszona do odbudowy w ramach usuwania skutków powodzi na tym odcinku, na którym ona jest drogą gminną. I pozostaje nam nadal nierozstrzygnięty ten odcinek, który jest własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych. Ja tu już oficjalnie chyba powiem, że pan Grzegorz będzie musiał tą sprawę ruszyć, bo
uregulowane. To jest uregulowane, ale występowaliśmy już kolejny raz do nadleśnictwa z pismem i osobiście rozmawiałem z panem nadleśniczym i z pracownikiem, który miał się tematy zająć, żeby ustalić jaką ścieżkę dochodzenia do tego, w jaki sposób moglibyśmy dysponować tą drogą. Bo wcześniej pisaliśmy o to, żebyśmy to mogli zakupić. Ponieważ nie jest to własność nadleśnictwa, tylko Skarbu Państwa. Nadleśnictwo ma to w zarządzie, więc łącznie z naszymi radcami prawnymi ustaliliśmy, że być może, ja nie jestem pewna, że to jest dobre, że to dobra ścieżka jest, żeby wystąpić do Lasów Państwowych o rezygnację z zarządu tej drogi. Jeżeli Lasy Państwowe, ja nie twierdzę, że to nadleśnictwo, ale musimy to za pośrednictwem nadleśnictwa robić. Bo to nie jest w gestii ani pana Grzegorza, żeby było jasne, ani w gestii pana leśniczego, ale taka jest ścieżka. Oni reprezentują tutaj Lasy Państwowe. Jeżeli Lasy Państwowe zrezygnują z zarządu, nasi radcy mówią, że my wtedy moglibyśmy wystąpić z Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatne tej drogi albo o możliwość wykupu. Ale póki jest to w gestii Lasów Państwowych, nie możemy tego zrobić. Być może, bo też prosiłam o to, żeby radcowie prawni nadleśnictwa Lasów Państwowych, żeby się nad tym pochylili i żeby wynaleźli wskazany nam sposób, jak po kolei to robić, żeby ta droga była drogą gminną, albo żebyśmy mogli na tej drodze inwestować. Czyli nie wiem, podpisać jakieś porozumienie, czy nam to przekażą użytkowanie. Nie wiem, panie Grzegorzu, ja proszę tych moich mieszkańców, żeby pan sam zaczął się tym interesować, bo chyba inaczej z tego nic nie będzie. Nie mamy odpowiedzi na żadne pismo póki co. Na razie. Ta górka się zapadła. Jeszcze do mnie ułożono na pismo. Ja bym właśnie dobry papier z tego dopiero będzie odpowiedź. Ta część, która jest drogą gminną, jest w protokołach z 2011 roku do odbudowy. I w takiej szerokości, w tych granicach, która ona jest, może być odbudowana. Zgłosiliśmy ją do odbudowy w ubiegłym roku. Czekamy na pieniądze. One raczej w tym roku nie będą. Bo na ten rok kazali nam zgłosić 5 dróg w całej gminie. Spośród tych 5 dróg jest ta droga na Podlesie, ponieważ ona jest nadrzędną drogą. I co więcej, to do tej drogi na Podlesie dofinansowanie jest 100%. Pewnie się okaże tak, że te pieniądze, które dostaniemy w ramach promesy, to na te 100% nie wystarczą, tak trzeba będzie dołożyć, ale dofinansowanie jest większe. Natomiast do tej waszej jest 80 i tak dużo, ale warto by to już uregulować ją tak, że więc już zrobimy kawałek z przodu, potem zostawimy dziurę i zaświeśmy, by to wyglądało. No, i tak na tej części, która jest w tej chwili własnością Skarbu Państwa, będziemy musieli zrobić za własne środki, no ale trzeba by to zrobić już razem. Za jednym podejściem. Ale to myślę, że panie żeby musimy usiąść chyba obydwoje do tego, wziąć się za to, bo jak tego nie zrobimy, to nie chciałbym zrobić. Kolejna droga, to jest, która jest zgłoszona również z tych, do dofinansowania na usuwanie skutków powodzi, to jest droga na, nie wiem, ja ją nazywam na Podrazika. To jest droga tam przy granicy z Tuchowem, to jest taki łącznik od tej. No pomóżcie mi, bo ja już dam na Podrazie zebrane. Wszyscy wiedzą chyba. Wojtanowski Podraz. Wszyscy wiedzą, że na żółtym drodze mówię. To jest tam przesłek taki asfaltowy, to się obsuwa. Asfaltowe drogi. Nie, to jest nieprawda. To jest to muszę. No a co z tym asfaltowym, który się obsuwa? My nie będziemy tego ratować żadnym. To jest ta droga na Nawałową do góry na szkołę, tak, tak, tak. Koło tych trzech wież, koło tych wież na tej Lubience tam leci to na Filipa. To co pani chce dołączyć do tego asfaltu, nie? No bo to już nie jest nasze. Nie, to nie jest nasze. Wcześniej to nie jest nasze. To co tu jest, co by powiedzieć tak, wiecie gdzie patykowa miała grunt taki nie koło domu, tylko tam. A to my wiemy o co pani chodzi, tylko mówię, że ta asfaltowa, którą żeśmy robili, od pana Podrosika w kierunku Wałowej, no. Jest przesmyk o tych wież, to zaczyna się to obsuwać. Aha. Ten asfalt się leci, no jedna strona cała. Pytam, czy my też w ogóle z tym będziemy... Jest ten kawałek do granicy, jest nasze. Tam granica, nie wiem w którym miejscu przebiega, ale chyba tam jak jest... Mam wątpliwość, czy to nasze, ale... Nasze, nie nasze, byśmy to robili, jako nasze.
Ale teraz granice trzeba popatrzeć, czy ale też mi się wydaje, że to jest tak, że to na granicy państwa pana Podlasika jest granica miejscowa. Ta tablica jest chyba w płytym, czyli ta tablica jest na Tuchowie na pewno. Nie, tam to, nie zaspa. Jeżeli pan sołtys wie... Jest to droga po prostu zamiona na nasypie. Posłuchajcie, jeżeli pan sołtys dokładnie wie, o który odcinek chodzi... Tam naprzeciwko no, zobaczycie... No takie wierzby. Proszę chwileczkę. Proszę was, bo ja już zachrypnę, rzeczy zebranie. Pan sołtys, jeżeli wie dokładnie, o który odcinek chodzi, to się spotkamy w urzędzie, zobaczymy na mapie konkretnie, czy to jest na naszym terenie, czy na terenie Tułowa. Jeżeli to jest nasze, to będziemy tym się przyglądać. Jeżeli to jest nie nasze, to na...